Bądź cyberbezpieczny. Płacąc kartą bankową, nie trać jej z oczu. Czy wiesz, że Twoja karta może zostać zeskanowana, skopiowana, a następnie użyta przez cyberprzestępców? W sprawie kart płatniczych. Karty są fajne, bo nie trzeba mieć tego pliku pieniędzy i nie brzęczą monety i w ogóle. Natomiast dobrze by było trzymać kartę w ręku po prostu. Nie dawać obcym ludziom. Nie dawać kelnerowi, który mówi, że on idzie na zaplecze i on te 30 zł tam gdzieś piknie, bo nie piknie, bo może zrobić 300 zamiast 30. Te karty mają jakieś swoje dane, to można skopiować. Po prostu trzymajcie je tu przy spodniach, w takim futeraliku można, albo w takim skórzanym ja mam na przykład i bardzo jestem z tego zadowolony, bo mi to mama kiedyś dała i to działa, ja tam trzymam karty, ja jej nie wyjmuję. Też nie płacę przez to, ale trzymam ją po prostu, jestem bezpieczny. Bądźcie bezpieczni, nie dawajcie kart obcym ludziom, nawet siostrze. Pamiętaj, płacąc kartą bankową, nie trać jej z oczu. I zamiast podawać ją sprzedawcy, samodzielnie zbliż ją do czytnika lub umieść w terminalu. Wpisując kod PIN, zasłoń klawiaturę ręką. Bądź cyberbezpieczny. Twój telefon to przede wszystkim komputer. Czy wiesz, że cyberprzestępcom przyświeca założenie Mobile First? To na smartfonach przechowujemy cenne dane. Instalujemy aplikacje, także bankowe. Korzystamy z portali społecznościowych. Łączymy się z publicznymi sieciami Wi-Fi. Telefon dzisiaj zasadniczo jest jak komputer, bo się korzysta z niego non-stop i on ma różne takie funkcje w zasadzie jak komputer. A to oznacza, że powinno się o niego dbać jako komputer. I to nie chodzi o to, żeby dokupić sobie, prawda, myszkę, biurko, takie siedzonko specjalne, taki futerał wielki i chodzić do takich dziwnych serwisów, jak się chodzi z komputerami. Nie, to chodzi o to, żeby sprawdzać aktualizacje, żeby zainstalować sobie antywirusa, nie szaleć z aplikacjami, z Tinderem też nie. I ogólnie dbać o telefon z myślą o tym, że jak skradną nam rzeczy z telefonu, to stracimy pieniądze, dane i godność. A po co to tracić? Dbajcie o telefony po prostu. Kłaniam się. Smartfon to mniejszych rozmiarów komputer, z którego korzystasz w różnych celach. Chroń go, a tym samym chroń samego siebie. Zainstaluj program antywirusowy i go używaj. Aby odblokować telefon, zawsze używaj hasła lub uwierzytelnienia biometrycznego. Zanim zainstalujesz aplikację, zastanów się, czy naprawdę jej potrzebujesz. Nie przyznawaj aplikacjom uprawnień, które ich nie dotyczą. Latarka nie potrzebuje znać lokalizacji Twojego urządzenia. Wyłącz Bluetooth i usługi lokalizacji, gdy ich nie potrzebujesz. Nie wykonuj transakcji finansowych i innych, które są związane z danymi wrażliwymi, za pomocą smartfona po podłączeniu do publicznej sieci Wi-Fi. Stosuj aktualizacje oprogramowania tak szybko, jak to możliwe. Często zawierają one aktualizacje zabezpieczeń.